29 grudnia 2018 roku wydano polecenie rozpoczęcia prac budowy bloku energetycznego w Ostrołęce. W Ostrołęce nie powstanie jednak blok węglowy, a nowo wybudowany blok gazowo-parowy przez firmę Orlen, Energy i PGNI. &E. Prace rozbiórkowe planowano rozpocząć w drugim kwartale 2021 roku. Wyburzenie chłodni kominowej zaczęto już na początku marca. W lutym 2020 roku firma Energa oraz Enea zawiesiły finansowanie projektu budowy nowego bloku węglowego. Ponad rok po wstrzymaniu budowy elektrowni węglowej ruszyła rozbiórka. W poniedziałkowe popołudnie 17 maja w Bełchatowie doszło do spadku częstotliwości włączenia bloków spowodowanego błędem ludzkim, poinformował wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio. 10 bloków energetycznych w elektrowni Bełchatu przestało nagle pracować. To największe jak dotąd awaria w polskiej energetyce. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. 22 maja w Bełchatowie 13 zastępów straży pożarnej walczyło z pożarem na terenie kopalni węgla brunatnego w Rogowcu. Przyczyną pożaru było zapalenie taśmociągu.